jeszcze sprawdzę sobie. Mogę już odejść z tego miejsca? Tak, tak, oczywiście. Bo jeszcze książki słuchajcie. Tak, ktoś tam chce tą książkę. Proszę Państwa, mam już książki. Można jeszcze jedno pytanie? Czy można jeszcze jedno pytanie? Tak, 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 słucham. Więc jak rozumiem, ta terapia, czy tam psychoterapia, czy psychologia, generalnie chodzi o coś takiego, że człowiek cierpi, no i chodzi o to, żeby mu pomóc, prawda? No więc znamy jakby te metody, jakimi się posługuje psychologia, jak podchodzi do człowieka i tak dalej. No ale też wyobrażam sobie, że cierpienie, no czy tam trauma, że czy coś pozytywnego się wiąże z tym cierpieniem w życiu człowieka, jakby przeżywając to cierpienie czy traumę bez tej pomocy takiej psychologii, jakiej. Znaczy, dosięgł pan trochę sedna jakby. No, psychologia nie potrafi jakby wytłumaczyć cierpienia, tak? Nie potrafi nadać mu znaczenia, nie potrafi nadać mu sensu, tak? Ono jest po prostu niepotrzebne. Czyli psychologia jakby traktuje, psychoterapia jest po to, żeby cierpienia uniknąć. Uniknąć za wszelką cenę, tak? Czyli to jest takie trochę maskowanie, tak? I często też poczucia winy, tak? Ale właśnie o to chodzi, że ten dobrostan jakby człowieka jest najważniejszym jakby celem psychologii. Tu się nie widzi wartości cierpienia, tak? Znaczy oczywiście no można tam powiedzieć, że jest tam jakiś jeden nurt, jest psychologia egzystencjalna, która jakby się w ogóle nad tym zastanawia, jako jedyny taki nurt, to jest Viktor Frankl i on stworzył też pewien rodzaj terapii. I no można się tam przyczepić do różnych rzeczy, no bo ja się ogólnie do wszystkiego czepiam, ale tutaj rzeczywiście jest ta wartość cierpienia, jest też jakby nadanie celu innego niż ten cel, ten hedonizm, o którym mówiliśmy, tak, czyli niż ten cel jakby doczesny, tak, że szukamy czegoś ponad, tak. Jest po prostu dostrzeżony ten transcendentny wymiar w człowieku, nie tylko jakby jego cielesność i ten materializm. Ale Pani rzeczywiście warto. A czy są sny dla katolika? Co to są sny? Bo psychologia tłumaczy, jakieś tam odbicie lęków, czy tam, nie, teraz jest taka koncepcja, że to mózg porządkuje po prostu pewne fakty i w ten sposób je katolikuje. A katolik uważa, że sen jest czym? No, ale to naprawdę nie jest ciekawe. Nie zajmują się snami. Nie ma się człowiek interesować nadmiernie swoimi snami. Tak generalnie jest powiedziane. Nie ma co interpretować. No to po co? Tak, ale to jest bardzo takie wyjątkowe, wąskie i rzadkie, tak? Ale generalnie sny nie są jakimś tam polem do tego, żeby zastanawiać się i tak dalej. Tak, jest, no tak, ale można zadać pytanie. To tak wiesz, po co? Ja mogę odnieść się jeszcze do pani, co powiedziała pani o cierpieniu, że w sensie takim negatywnym, że psychologia unika, żeby tego cierpienia nie było i że cierpienie to ma sens. Ale moim zdaniem powinniśmy unikać cierpienia. Ja nie przeczę, że cierpienie ma sens, nie odbieram, ale skojarzyło mi się to z... Mi chodzi o takie nieuchronne cierpienie, które nas spotyka. Oczywiście, że powinniśmy zaradzać temu, co my możemy zaradzić, ale niejednokrotnie jest tak, że cierpienie nas spotyka, któremu no nie jesteśmy w żaden sposób w stanie zaradzić. Ale to jest coś złego, unikanie cierpienia. Ale ja mówię o takim unikaniu za wszelką cenę, tak? Że próbujemy się jakby... żeby nie cierpiał. No tak, no tylko ja mówię... Nie, co innego. Ja mówię, tak jak jest napisane, weź swój krzyż, tak? I to chodzi o te cierpienia jakby te nieuniknione, tak? Którymi nie możemy od nich jakby uciec. Kwestia znoszenia ich, tak? Zrozumienia, że nie możemy się przeciwko nim buntować, bo będzie nam jeszcze gorzej. Znaczy generalnie co innego jest na przykład cierpienie w takie, prawda? Co innego jest, jak człowiek się na przykład umartwia, ma pewien cel i widzi w tym... To jest jeszcze zupełnie jest inna sprawa, prawda? To jest jeszcze inna bajka, tak. Że wybór jakiś nam. Nie, no jakby tych od krzyża możemy właśnie uniknąć, nie biorąc tego krzyża. Znaczy, no, ale czy będzie nam lepiej? To nie będzie nam lepiej, no, na pewno, tak? Tak podsumowując, to nie później. Może krzyża nie ma, to też właśnie to samo, żeby wykluczyć skrajności, prawda? Tak mi się wydaje. Ja nie wiem, bo tam chyba te ceny są na tym. Ja to mam tak... A mogę jeszcze zrobić pytanie? Kiedy ja mam bilet. A ma pani może jeszcze? Można jeszcze kupić? Tak, mam tam. Tylko muszę bilet sprawdzić, bo ja mam ten autobus o 23, żebym się nie spóźniła.
Tak, to po 23 z porca tego autobusowego. A tych zawiezie. Tak. Najistotniejsze sprawy, tak? Pani Ano, a w jakiej sensie te książki to byś przeczytał? Tam jest napisane, tam okej. Ja uważam, że cierpienie jest potrzebne. Zdecydowanie jest. Zawsze wyznacza jakiś etap w życiu i właśnie pozwala się rozwijać. Może nie permanentne cierpienie, ale stan cierpienia. Czy równocześnie też mamy w sobie taki mechanizm, który jednak w jakiś sposób cierpienie, którego żeśmy doznali, wypieramy? Czy jest to rzeczywiście naukowo jakbyś uzasadnione, czy raczej... Tego się nie da uzasadnić naukowo w żaden sposób, tak? Bo to jest nieweryfikowalne, tego się nie da sprawdzić w żaden sposób. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, no to jest tak jak takie nazwijmy to mechanizmy obronne, tak? Że rzeczywiście traumatyczne przeżycia są jakoś tam zapomniane, tak? Że w chwili wypadku ludzie nie pamiętają, tak? W chwili wypadku nie pamiętają jakichś takich ciężkich przeżyć, które gdzieś tam gwałtownie się pojawiają. Rzeczywiście tak jest. Ale to nie tylko jakichś wypadków. Ja na przykład znam przypadek, że ktoś po prostu miał ciężką historię jakby pewnej relacji i potem na przykład wypadł jakieś rzeczy, które się działy i w żywe oczy, nie wiem, mówi na przykład mnie, że czegoś nie było, a ja byłam przy tym i widziałam, że to było. Mówię, no jak to, no było. No nie. Ale to jest to chyba taki mechanizm. Jest taki mechanizm gdzieś tam, tylko... Czy to ma oznaczać, że jeżeli zapominamy, to gdzieś tam wypieramy do jakiejś tam mitycznej podświadomości? No nie, tego nie udowodnimy nigdy, tak? Możemy tylko powiedzieć, że czegoś nie pamiętamy. I tyle. A jest to być może rzeczywiście taki mechanizm obronny, że te traumatyczne przeżycia takie psychiczne, bardzo ciężkie, są na zasadzie takiego mechanizmu jak normalnie, jak układ odpornościowy działa, nie? Człowieka, że się broni przed tym, co tam jest szkodliwego z zewnątrz. Nie? Pewnie tak, czy to też pada? Nie, na razie jeszcze. Ale ja się zrywa już. Teraz już będzie gdzieś. Proszę Państwa, zachęcamy do tutaj nabycia kilku książek. W międzyczasie. Ale nie jest, że...
Ja bym powiedział, że właśnie ta psychologia to przyszła tak, jak te korporacje i koncerny i po prostu weszła i wcześniej była jakaś taka różnorodność, jak Gosia pyta, no i jak nie ma tych koncernów, to też my nic nie mamy do jedzenia, nic nie zrobimy, jesteśmy bezradni. Bezradni, bo nam się... Ale nie, nie, to jest, mówiliśmy, że to nam jest potrzebne, bo to jest prawda, że wiesz, że bez tego to nie możemy funkcjonować. A przecież tyle rachunków działa. Ale jak mi terapeuta jest zgadzający, to prawda. Ale ja tak się mówię, o tym nie mówiłam, ale ja to opisuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jak się strasznie wziął, to może stoję, tak? Ile pieniędzy to coś jest. Dziękuję. Do widzenia. Coś się ta pogoda zmienia coraz gorzej. A co jest dla pani podstawą bycia dobrym? Jest załamanie. Czy jeżeli ja dobrze czynię, no to się mogę nazwać katolikiem, skoro poznacie koło Boga. Już policzyłam, a więc dobrze, to ja mogę, tak.
pomagając bliźniemu, skoro inaczej, nie, skoro Bóg stworzył nas na nasze podobieństwo, skoro Bóg stworzył nas na nasze podobieństwo, co jeśli ktoś to my pomagamy, a nie potrzebuje tego, jako tę istotę boską. Przyszedł każdy, te słowa tam, gdzie nawet jak nie przyszedł, to każdy potrzebuje. Jest, tam ja jestem do tego dochodzi, że naprawdę to się... Więc to, że właśnie jakby wydaje mi się właśnie, że... Utajniając albo paląc te rzeczy, on jakby nie chciał przyznać, że on miał problem, nie? Znaczy, ale myślę, że on wiedział. Ja myślę, że to on to też jakoś... Nie, to jest takie, takie mam przekonanie, że to było jakieś działanie, które... To jest to, że ktoś słucha Pana Boga, dzięki temu ciekawa jestem, co jest w tych materiałach, które gdzieś tam są utajnione. Tak, dlaczego są utajnione? To jest... Tak? Dlaczego można utajnić? A jeżeli ktoś jest dobry, a nie wierzy, to co z nim? Bo albo coś ale nie jest, bo Pani patrzy tylko z punktu widzenia katolika. Ale niech Pani to odłoży, bo my teraz teoretyzujemy. Niech Pani odłoży to, że czas na że Pani chce być dobrym człowiekiem. Dobrym człowiekiem, żeby na przykład pomagać innym. To jest przyczyna, bo Pani powiedziała, że w zasadzie... Ja też dziękuję bardzo. Zastanawiam się, czy przyjść... Tak, powiedziała Pani, że coś w sposób taki prosty, a jest się rozszerzany, tego, że jestem dobrym ateistą, książka jest to, że dobrze czynić. Bardzo mi miło, bardzo ważny głos, szczególnie właśnie jeśli chodzi o wolną wolę, że jakby o tym się tak dużo nie mówi, ale... Ten pan od... A właśnie też to dokładnie powiedział, pozbywamy się tych woli. I on jakby powiedział w drugą stronę, ale powiedział pozytywnie, ale mi ulżyło. I to jest smutne, no ale właśnie to jest taki owoc, bo ten pan przyszedł w dobrym momencie, właśnie pokazał to, co wcześniej powiedział. Ja wiem, że pan bardzo to spełnia objawienia. Ja wiem, że nie przypadkowo. Na pewno nie przypadkowo. To wszystkiego dobrego, szczęśliwego, dobrego, wdrożę do domu. Bardzo dziękuję. Mogę jeszcze... Wiecie, czy Donat też już zamyka, to nie moje, tak? Dobra. To nie moje. Czy Donat nie jest tutaj? Myślę, że tak. Bo właśnie nie wiem, bo czasami jest tak, że jakby zostaje, nie? Więc... Ale on może zostanie, bo ja... Znaczy... Właśnie, no ale dowiedzimy się tam, zobaczymy jaką sytuację. A skąd pani jest? Z Warszawy. A, no to trochę pani... No, pojadę z 5 godzin. Znaczy o 4 chyba dojadę do tego, no ale to już może...